Hej ludzie, witajcie z powrotem przy kolejnym odcinku Zagrajmy Wy, Profesor Layton i Tajemnicza Wioska. Jesteśmy w 5 rozdziale i w końcu po raz pierwszy zaczynamy poszukiwania Złotego Jabłka, czyli dziedzictwa Barona Reinholda. Zaczynamy to, po co tutaj przyszliśmy, po 4 godzinach gry. No dobra, Matthew, co nam możesz powiedzieć? Może ma jakieś informacje? W tym odcinku tak przy okazji będzie dużo dialogów i dużo szczegółów ważnych dla fabuły. Warto o nich zapamiętać. O, już wróciłeś, profesorze? Matthew, ciekawi mnie, czy możesz mi pomóc w poszukiwaniu Złotego Jabłka. Mógłbyś podać jakiś kierunek, czy coś takiego? Każda informacja może pomóc. Na przykład, wszystko, co Baron mógł na ten temat powiedzieć kiedyś. Przykro mi pana tutaj zawieść, profesorze, ale mistrz nigdy nic takiego nie wspominał przy mnie. Nie jestem pewny, czy mogę panu pomóc w pańskich poszukiwaniach tak naprawdę. Raczej moje obowiązki jako lokaja nie były takie, albo nie miałem związku za dużo z Baronem. Tylko Ingrid miała większe, albo raczej Ingrid mogłaby coś wiedzieć na ten temat. Ona była jego tak jakby asystentką. Przepraszam, Ingrid? Kto to jest? Parę lat temu nas opuściła. Ingrid pracowała tutaj kiedyś w willi, jako pokojówka. Opiekowała się Florą, była tak jakby jej pokojówką i tym. Pielęgniarką? Dbała o nią? Bardzo często pomagała też w... Matthew! Jak to brzmiało teraz? A, Matthew! Potwór zaczyna gadać. Tak, madam, już idę, jestem tutaj. Proszę mi przepraszyć, wybaczyć mi, ale Lady mnie woła. Co to Ingrid? Jeżeli ciekawi cię Ingrid, to możesz się z nią spotkać. Jeżeli chcę i z nią porozmawiać. Popatrzmy, o tej porze dnia powinna chodzić gdzieś w okolicy sklepu spożywczego. A teraz proszę mi wybaczyć, albo raczej nie. Proszę zrobić coś dla mnie i powiedzieć jej, przekazać pozdrowienia od Matthew'a. Od Matthew, pozdrowienia. Oczywiście, przekażę tą wiadomość. Dziękuję za wszystko, Matthew. Dziękuję za tą pomoc. Czy Ingrid to nie ta starsza pani, którą spotkaliśmy jakiś czas temu? Tak, i była też na zdjęciu. No właśnie tutaj. Dokładnie. I widzieliśmy ją też na zdjęciu z młodą Florą. No tak się wcześniej już zastanawiałem, co ona tutaj robi. Chodź Luke, porozmawiajmy z tą starszą panią. Okej, no to lećmy. Tak, najpierw stąd wyjdźmy, najlepiej. Okej. Tylko teraz gdzie możemy znaleźć Ingrid? Możemy szukać po całym mieście w sumie. Ale piękna muzyka się zaczęła. Jak dobrze, że nie urywa się przy każdym przejściu. A Ingrid, co ty tu robisz? Czekajcie, czyli już ją znaleźliśmy, ale tu na podłodze coś leży. Co leży na podłodze? Jakaś wiadomość. Wygląda jak kawałek, albo jakaś kartka z notatnika, albo z pamiętnika, coś takiego. Co mówi Luke? Popatrzmy, to okropne. Lady Violet jest naprawdę okropnie, strasznie chora na grypę. Nie rusza się z łóżka od paru dni. Nie jestem lekarzem, ale i tak nie mogę nic zrobić, cholera jasna. Co mogę zrobić? Co mam zrobić? Lady Violet, ta kartka mówi, albo ta notatka mówi, ten dziennik mówi o żonie Barona Reinholda. O jego pierwszej żonie. Moje serce jest ciężkie, kiedy piszę te słowa. Los jego żony jest naprawdę bardzo przytłaczający dla szefa. Jeżeli jest w ogóle coś, co mógłby mu pomóc. Chodzi wszędzie przebity i wykończony. Jakby go balnięto. Tu się kończy. Mój Boże, coś jest... ktokolwiek to napisał musiał być bardzo strasznie zaangażowany w rodzinie Barona. Albo być z nią w kontakcie. To ciekawe. Ingrid. Ale kto to mógł być? Może jakiś inny sługa? O, mój Boże. To jest przecież pan Leabold, tak? Nazywam się Layton, madam. On nawet się nie obraził. A tak, Layton. Burza się zaczyna. Co mogę dla pana zrobić, panie Layton? Przed chwilą rozmawialiśmy z sługą rodziny Reinholdów, albo willi Reinholdów. Powiedział nam, że pani tutaj jest. Chcielibyśmy usłyszeć coś, co pani miałoby do powiedzenia na temat Barona.
bo on powiedział, że pani tam kiedyś pracowała. Na nie, czy chcecie wiedzieć, że coś na, o temat barona? Na temat barona? Boję się, że moje historyjki są zbyt stare, żeby je opowiedzieć. Mogłem opowiedzieć tylko to, co się zdarzyło wtedy, kiedy tam pracowałam, parę lat temu. To byłoby idealne, madam. Czy mogłaby pani nam o tym opowiedzieć? Okej, no to dobrze. Mogę powiedzieć coś o baronie i jego pierwszej żonie. Mistrz Reinhold i jego żona naprawdę się o siebie dbali. Naprawdę się, tak jakby się kochali, byli dla siebie, no jak dzieci, jak zachowywali się dla siebie jak dzieci, albo raczej ich związek był taki młody. Nigdy nie zobaczyłeś, albo raczej nigdy nie widziałeś mężczyzny, który był, albo faceta, który był tak zakochany jak mistrz Reinhold. A kiedy odeszła, Flora była jedynym, co mu o niej przypominało. Robił dla tej małej dziewczynki wszystko, dawał jej tyle, ile może. Miała ona tyle miłości i wszystkiego innego, co dziecko może tylko zapragnąć. Rzeczy, które jej przynosił z podróży, z całego świata, zabawki i misie pluszowe. Był naprawdę bardzo zaangażowany w to wszystko. Przede wszystkim chciał jej, żeby miała obu rodziców, którzy ją kochają jak najbardziej. No więc, a gdzie się podziała Flora? To dobre pytanie, sir. Naprawdę sama nie wiem nic na ten temat. Musiała gdzieś pójść. Znaczy nie wiem, gdzie ona poszła. Musiała opuścić willę, albo raczej dwór, po tym, kiedy ja przestałem tam już pracować. Niektórzy mówią, że Lady Dahlia wyrzuciła Florę na ulicę, żeby zatrzymać całe bogactwa rodziny dla siebie. Ale to nonsens, mi się wydaje, albo raczej jestem pewna, że to nonsens. Po tym wszystkim, co baron dla niej zrobił, nie ma możliwości, żeby wyrzucił Florę. Chociaż przypomniało mi się coś. Przypomniało mi się, że grób pierwszej żony barona znajduje się w ogrodzie dworu, w ogrodzie willi. Jestem ciekaw, kto się nim teraz zajmuje. Więc pierwsza żona barona została pochowana w ogrodzie? Dziękuję, madam. To było naprawdę pomocne dla nas. Luke, musimy wrócić do dworu. Myślę, że ten grób jest pierwszą poszlaką, której szukamy, albo raczej... Mówię często, albo raczej, prawda? Pierwszą wskazówką, której szukamy. Matthew, co ty tu robisz? Gdzie ty chodzisz? Co ty robisz? Tańczysz? Chrześcijanin tańczy. Popatrz, to Matthew, profesorze. O, dzień dobry, profesorze. Już spotkaliście się z Ingrid? Tak, faktycznie. Prawie dokładnie parę chwil temu z nią rozmawialiśmy. Nie chcę być nietaktowny, ale powiedziała nam, że tutaj w okolicy jest pochowana pierwsza żona barona, że tu jest jej grób w ogrodzie. Czy moglibyśmy wiedzieć gdzie? O, grób Lady Violet, sir. Właśnie sam tam miałem iść. Chciałem ją właśnie odwiedzić. Czy możemy pójść z panem? Zobaczyć, co tam, jak to wygląda? Czy miałby pan coś przeciwko, czy... No, nie, w ogóle. Proszę, tędy. Tu jest wejście, sir. Proszę za mną. O. Pięknie tu, tak naprawdę. Nigdy nie widziałem tak ładnego grobu, szczerze powiedziawszy. To jest grób Lady Violet. Boże, to jest... To miło jest, to nie jest wcale strasznie. Nasz stary, dobry baron, niech ziemia mu lekką będzie. Rozkazał mi, żebym dbał i trzymał porządek tutaj. Więc jak robię, jak najlepiej, albo staram się jak najlepiej to zrobić. Tutaj śpi Violet. Moja jedyna... Prawdziwa miłość. O. Ta statua naprawdę wygląda jak Lady Dahlia. Aż trudno uwierzyć, że to zupełnie inna osoba. Gdy Flora była mała i gdy była jeszcze bardzo, bardzo mała, Lady Violet często z nią chodziła do parku w mieście, w wiosce. Wiele kwiatów, które są tutaj, które tutaj widać, wiele kwiatów z tego ogrodu, Flora przyniosła tutaj dla jej mamy.
Prawie bym zapomniał. Baron prowadził dziennik. Można go znaleźć w pokoju Madame. W jej, tak jakby na takiej półce. Możliwe, że tam znajdziecie jakieś informacje na temat Złotego Jabłka. Dziękuję, Matthew. To jest, jestem pewny, że nam się to przyda. No więc... Luke, musimy wracać do dworu. Musimy wracać, jesteśmy na dworze, musimy wracać do willi. Ale ludzie, trzeba powiedzieć, że Matthew jest najlepszym przykładem takiego filmowego albo lokaja w takich historiach, który się bardzo przywiązał do rodziny. Bo zazwyczaj było tak, kiedy rodziny były dobre, to oni się do lokaja przywiązali, a lokaj się przywiązał do rodziny. I traktują siebie jak rodzinę, szczerze powiedziawszy. Nie wszędzie, ale często w filmach można to zauważyć. Wydaje mi się, że musiało też tak być w prawdziwym życiu w niektórych rodzinach. Zależy, że też kto, bo oczywiście są takie aroganckie, skurwysyńskie, bogate rodziny. Oraz są też takie tutaj, nie? Znaczy... Jak Baron Reinhold, bo Lady Dahlia to taka... Taka szmata dla mnie trochę. Robi takie wrażenie. Nie. Albo raczej właśnie. Tutaj mamy dziennik. To musi być dziennik, o którym Matthew mówił. Swoją drogą, on wie chyba, gdzie jest wszystko tutaj w willi. Naprawdę się tutaj zna. No tak, to w końcu bierze swoją pracę na poważnie. Strasznie mi się to nie podoba, fakt czytania czegoś dziennika, ale chyba musimy, prawda? Śledztwo musi jakoś zostać kontynuowane. To będzie teraz smutne. Ten majstersztyk jest naprawdę niesamowity, jest wyśmienity. Strasznie przypomina mi moją słodką Violet, kiedy jeszcze żyła. To mu przypomina? Co to ma znaczyć? Flora nie lubi tego czegoś. Zawsze ucieka, kiedy tylko ma okazję. Ostatnio coraz więcej czasu spędza przy grobie mojej kochanej Violet. Częściej niż zazwyczaj. Jestem smutny, patrząc na to, co się dzieje z Florą. Postanowiłem raczej... Albo raczej... Nie mogę jej brać tego za złe, jej zachowania. Więc postanowiłem zmienić... zmienić wspomnienia tego czegoś, tego urządzenia. Tego przedmiotu. Czułem się okropnie, kiedy próbowałem zmienić Florę. Albo zrobić tą zmianę Florze. Ale teraz... Co? I just can't bear to see it like that. Teraz to widzę wszystko inaczej, chyba jakoś tak. Violet. Jesteś, nic nie może cię kiedyś, albo raczej Violet, nic nie może cię zastąpić. Byłaś moją pierwszą, jedyną i ostatnią. Albo jesteś dla mnie jedyną, ostatnią, tak jakoś. Zmiana wspomnień tego czegoś? Nie jestem pewien, co Baron miał na myśli, ale... Może to być ważna informacja. Ostatnio to zniszczyłem i zachorowałem. Czuję się jakbym... Albo napadła na mnie ta choroba. Czuję się jakbym zawiódł Florę jako ojciec. Mogę mieć jedynie nadzieję, że ludzie w wiosce będą się nią opiekowali tak, kiedy... Jak ja. Że będą się opiekowali tak samo jak ja, albo nawet lepiej, kiedy mnie już nie będzie. To musiało być straszne. Nie będzie mnie już długo na tym świecie, więc chyba nadszedł czas, żeby powiedzieć goodbye do mojej małej Flory. Pożegnać się z nią. Zostawiam wszystko w rękach Bruno. Flora, mam nadzieję, że znajdziesz kiedyś szczęście w życiu.
dałem lokację tego mojego tego sekretnego miejsca. Podałem lokację tego sekretnego miejsca, albo zapisałem to w notatce i podałem tą notatkę pewnemu staremu przyjacielowi. Zostawiłem mu ją. Teraz mam tylko jedną szczerą nadzieję. Moją największą i najszczerszą nadzieją jest to, że poszukiwacz złotego jabłka je znajdzie. Znajdzie to jabłko i spełni moje najsekretsze i największe, najbardziej dla mnie znaczące życzenie. Profesorze! Stary przyjaciel barona Reinholda. Musimy poszukać tej osoby, Luke. Ale profesorze, czy to możliwe, że znajdziemy osobę tylko przy pomocy dziennika? Haha, no cóż, tak jak zawsze mówię, Luke, najlepsze, albo raczej każde dobre śledztwo zaczyna się na ulicy. Musimy zapytać ludzi w mieście. Co? Znaczy, tak, ma pan rację, profesorze, oczywiście, zacznijmy. Oczywiście, każde dobre śledztwo potrzebuje też kierunku, w którym się zaczyna. Zacznijmy od zapytania Ingrid, zadać jej parę pytań. Powinna wiedzieć coś na temat przyjaciół Reinholda. Oj, trzeba powiedzieć, że to jest naprawdę smutne. To z Florą, to z Reinholdem, z jej matką, to jest... Muszę się powstrzymać, żeby nie płakać. Może nie aż tak, ale to jest naprawdę smutna historia. I ta muzyka jeszcze. Tak przy okazji, tu jest Ingrid. Co ona tu robi? Kto to jest? Profesor Lidl, tak? Profesor Lidl. Ha! Nazywam się Layton, madam. Znowu, po raz drugi. A tak, profesor Layton, prawda. Jak mówiliśmy o tej willi, to pomyślałam sobie, że skoro mi tyle wspomnień strzeliło do głowy, to przyjdę tutaj z wizytą, odwiedzić trochę. Ale dosyć o mnie. Wygląda pan na to, że jakby chciał mnie pan o coś zapytać. O tak, faktycznie chciałem. Chciałem się zapytać, czy zna pani jakiegoś przyjaciela, albo jakichś innych przyjaciół barona Reinholda? Czy miał jakiś bliski przyjaciół? Przyjaciół, mówi pan, no cóż... Nie był tak naprawdę bardzo towarzyski. Nie był towarzyskim motylem, jak tutaj jest napisane. Przepraszam, ale to wszystko, co wiem o jego przyjaciołach, czyli nic. O, chwileczkę. Wydaje mi się, że ten Zapon parę razy był tutaj z wizytą. Odwiedzał parę razy willę. Profesorze, czy to nie ten mężczyzna, którego spotkaliśmy? Którego już poznaliśmy? A tak, ten... ten gentleman z naprawdę ekstrawaganckim wąsem. Tak, pamiętam. Powinniśmy go zapytać, czy coś wie. Powinniśmy go spotkać przy ulicy... pod wieżą zegarową. No to ruszamy, a po drodze parę zagadek... spróbujemy też rozwiązać. Tak przy okazji... teraz kończy się to wielkie fabularne coś. Teraz nie będzie już tyle fabuły. Tutaj się to kończy, tak można powiedzieć. Ale no cóż. Nie ma na co narzekać, prawda? Było fajnie, tak już chyba z... 10 minut mieliśmy fabułę. I to dobre, mam nadzieję, że ją dobrze przedstawiłem. Dobra, w tej zagadce chodzi o to, żeby... No, obliczyć godzinę. 8 i 6, minus 6 równa się 2, tak. 8 plus 6 jest 14, ale tu jest napisane nadal 2. Co to może oznaczyć? Ile może mieć 7 plus 6? No 13. Ale patrząc na logikę tego, pewnie 1. Bo chodzi o... Nie! O godziny zegarowe. Cholera jasna, no. Wpisałem 1. Wpisałem 1, ty... Dobra, daj mi spokój. Daj mi te moje... Nie potrzebuję tych dwóch pikaratów. Daj mi wpisać normalnie. No 3. No super. Wszyscy widzieliście, że wpisałem dobrze. No, 1, nie 7. Cholerna gra. Na szczęście w następnej części już nie będzie tego dotykowego wpisywacza. Cholernego gnójstwa. Dobra, to jeszcze chyba będzie mieli 3 zagadki do rozwiązania i wtedy do Zapona. Ciekawe, czy Zapon ma dla nas zagadkę. Tego nie pamiętam w sumie. Ale tutaj w drodze do niego jest parę zagadek. Pup, na przykład tutaj. A patrzcie. Kotek. Znowu kocior. Jak dobrze, że nie muszę tłumaczyć tych zagadek, bo to są, jak zwykle lubię mówić, te takie płaskie dialogi. A, zagadka! O, niesamowite! Powiedzmy jeszcze parę razy w paru różnych słowach i zdaniach, jaka zajebista ta zagadka może być. Oj, oj, oj.
A, dobra, tutaj musimy wpisać piątkę. Pup, nie, piątkę. P. P. Brr. Pięć. Za chwilę zostanie wam to wytłumaczone. Znowu jedna z tych zagadek, które nie lubię, których nie potrafię wytłumaczyć, szczerze powiedziawszy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Aha, chodziło o kierunki. No to jednak mogłem wytłumaczyć. Tutaj chodzi o kierunki, pap. Które, ile kierunków ma A? E. O mój Boże, to było takie trudne, no jasne. A co masz ty, Lucy, do powiedzenia? Lucy jest dla mnie blondynką. Z wielkimi bufonami. Ale to nie fairy tale, prawda? Okej. A, patrzcie. Musimy wiedzieć, znaczy musimy... Urodziny teraz, urodziny za dwa dni, urodziny w poprzednim roku. No cóż. Więc musimy zgadnąć, kiedy ona ma urodziny. Mhm. After tomorrow, Znam wynik, więc nie muszę się tutaj zastanawiać. Miesiąc był styczeń, dzień, drugi, 2 stycznia. Odpowiednio? Tak, dobrze zapamiętałem. Inaczej się tutaj trochę zastanawiać by trzeba, patrzcie tutaj. Drugi dzień, tak, tak, tomorrow, tomorrow, today, no, this year, proszę. No, widzicie. Wszystko ładnie wytłumaczone. O, jesteś taki mądry, to jest niesamowite, oj, oj, oj. Chciałabym się z panem ożenić, nie, dobra, bez jaj, bez pedobira? Tutaj się nie bawimy. Pedobir został w domu. Bo Luke nie chciał go zabrać ze sobą. Dobra, myślałem, że jeszcze jedna zagadka będzie. I jest. The chocolate code. Chocolate code? Mówisz chocolate code? Aha. A, okej. Co ta wiadomość chce ci powiedzieć? Tutaj też pamiętam. Ty, ty. Nie Z, tylko T. Ty. E. E. Nie K. T. 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 X. T. Tekst. Text me. Nie mister. Text me. Albo miss me. Miss me? Jak w Sherlocku. Miss me? Tęskniliście? Tudu. No, proszę. Text me. Pup. That should do it. I wszystko po... załatwione. Nie wiem, jak można by na to wpaść, bo wiem, że ja to sprawdzałem też w internecie kiedyś. Od zawsze w sumie. Aha. A ja nie mogę, to jest takie porąbane. Kto miałby na to wpaść? Niesamowite. Dobra, daj. Nic nawet od niej nie dostałem, ale zagadki zawsze zagadkami, prawda? Zapomnę, co tam u pana się dzieje. Bliskim przyjacielem barona? Nie, to nieprawda. Co prawda... miałem przyjemność poznania pana barona albo spotkania się z nim parę razy. Panie Zapon, ale... nie byliście dobrymi przyjaciółmi? Ja? Haha, nie, nie, nie. Nie byłem niczym takiego... nie byłem niczym takim. Ma pan pojęcie, kto mógłby być blisko barona Reinholda? Nie, nie mam pojęcia, nie znam go. Chociaż... jest taka jedna możliwość. Chociaż... nie, nie, nie. Obojętne, nie. Zapomnijcie o tym, nie jestem pewny. Wygląda na to, że Zapon naprawdę nie mógł nam nic powiedzieć, co? Tak, wygląda na to, że jesteśmy znowu przy punktu wyjścia. Jesteśmy tam, gdzie zaczęliśmy. No cóż, czyli wygląda na to, że... możemy być pewni, że wszędzie tutaj można znaleźć jednego tego przyjaciela. W końcu musi tutaj w tej wiosce być. Nie możemy się poddać, Luke. Kontynuujmy nasze zapytania. Okej, ale to dopiero w następnym odcinku. Jeżeli wam się podobało, zajrzyjcie do aktualnych, przyszłych oraz przeszłych filmów i projektów. Wtedy macie zawsze coś do roboty. No, jak się wam gra podoba?
Zaczyna teraz tak naprawdę być... poznaliśmy na początku sekrety, a teraz zaczyna się wszystko... rozwiązywać tak jakby, znaczy jeszcze nie, dostaniemy jeszcze parę sekretów i wtedy wszystko pod koniec, bam, 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 będzie się właśnie... Jeszcze dwa sekrety i wtedy wszystko będzie się wyjaśniało. Ale to wszystko takie tajemnicze, tajemnica Czawiocka, prawda? To jest dość ciekawe. Dobrze, jeżeli wam się podobało, zajrzyjcie do aktualnych, przyszłych oraz przeszłych projektów, wtedy macie zawsze coś do roboty. Cześć!